Witajcie przyjaciele! Każdy z nas jest w pewnym sensie psychologiem, to znaczy każdy z nas ma zdolności psychologiczne. Nawet jeśli nie studiował psychologii, nie interesuje się psychologią, to człowiek ma pewien zakres umiejętności psychologicznych, a także pewne przekonania i poglądy na temat psychologii, które gdzieś funkcjonują w społeczeństwie i które na nas oddziałują, na nasze postrzeganie świata. I tak na przykład Freud wywarł bardzo duży wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości i większość z rzeczy, które mówił Freud, to jest nieprawda. To już zostało dawno, dawno temu obalone. Oedipus was a Greek king who killed his father and married his mother. Pff, fucking Greeks. It's an instinctual developmental drive. The young boy wants to replace his father so that he can totally possess his mother. What are you saying? That I wanted to fuck my mother? No, it's a primal fantasy. Have you ever seen my mother? Paul, are you out of your fucking mind? It's Freud. Well, then Freud's a sick fuck, and you are too for bringing it up. It's... Ale nadal jednak wiele przekonań jest na tyle zakorzenionych w świadomości ludzkiej, że ten Freud jest wszędzie. Ten Freud przemawia przez ludzi i często też szkodzi w pewnym stopniu. No dobra, ale nie o tym, to jest temat na inny odcinek. W tym odcinku chcę opowiedzieć o takich 5 bardzo popularnych przekonaniach psychologicznych na temat rzeczywistości, które są po prostu nieprawdą. Oglądajcie! Mit pierwszy. Człowiek wykorzystuje tylko niewielki procent swojego mózgu. Niektórzy mówią, że wykorzystujemy tylko 10% swojego mózgu, inni mówią, że to tylko 5%. Jeszcze słyszałem, że wykorzystujemy tylko 1% swojego mózgu, a cała reszta to obszary, do których dostęp mają tylko ci, którzy są wybitni, którzy są wyjątkowi, którzy się rozwijają. To mit, który powtarza wiele osób związanych właśnie z rozwojem osobistym, tak żeby dodać motywacji do tego, żeby się rozwijać. Mit, który powtarzają także psycholodzy. To jest też mit bardzo zakorzeniony w popkulturze, na przykład film Lucy. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. Film nie jest taki zły, wbrew pozorom, może niektórych zmusić do myślenia. I ten mit też wcale nie jest być może taki zły, bo trochę ludzi motywuje do tego, żeby się rozwijać. Pokazuje, że to, co widzimy, to jacy jesteśmy teraz, to jest nic w porównaniu z tym, co tak naprawdę możemy, i to ma wartość motywacyjną. Natomiast nie jest to prawdą, ponieważ szereg różnych badań pokazał, że wykorzystujemy swój cały mózg, co jednocześnie nie oznacza, że nie możemy się rozwijać, że nie możemy myśleć lepiej, więcej, bo nasi przodkowie 10 tysięcy lat temu używali całego mózgu i my używamy całego mózgu, ale nasi przodkowie mieszkali w jaskiniach, a my już teraz budujemy wielkie budowle. Więc jeśli kogoś ten naukowy mit dotyczący tego, że wykorzystujemy tylko niewielką część naszego mózgu, zmusi do tego, żeby się rozwijać, to bardzo dobrze, no bo rzeczywiście patrząc na niektórych możemy odnieść wrażenie, że wykorzystują oni rzeczywiście niewielki procent swojego mózgu. A co wy tu robicie? Co? My tego... miał kurde. Co? To... To jest... To na chleb się zarabia. No. Na chleb tak zarabiacie? Tak jest. Mit drugi. Przekaz podprogowy jest skuteczny. W 1957 roku pewien konsultant marketingowy o imieniu James Vicary miał przeprowadzić pewien eksperyment w jednym z kin w New Jersey. Otóż w trakcie seansu emitował on sygnały, które wyświetlały się bardzo szybko, tylko przez 1/3000 sekundy, które miały na celu nakłonić do zakupu większej ilości popcornu i Coca-Coli. Były to proste komunikaty w stylu kup popcorn, które były wyświetlane poza progiem wrażliwości zmysłowej, czyli człowiek nie był w stanie wychwycić tego świadomie w żaden sposób. No nie było szans. I jaki był według tego marketingowca efekt? Twierdził on, że rzeczywiście sprzedaż coli i popcornu wzrosła po 6 tygodniach, czyli tak zwany przekaz podprogowy w stylu tego, że wyświetla się taki napis typu czuj się dobrze, tak że ty go nawet nie zauważysz, jest skuteczny. No niekoniecznie, ponieważ marketingowiec, który przeprowadził ten eksperyment, 5 lat później powiedział, że to wszystko była nieprawda, że wszystko to zmyślił tylko po to, żeby zyskać rozgłos, więc był on skutecznym marketingowcem, jakby nie patrzeć. Zrobiono szereg różnych badań dotyczących tego, czy to rzeczywiście działa i wyszło na to, że nie ma jasnych dowodów, że coś takiego rzeczywiście działa, ale działa to wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście wierzy, że coś takiego może działać. Więc jeśli taki mit jest zakorzeniony w naszej świadomości, to jeśli ja teraz wyświetlę tutaj bardzo szybko, kilkakrotnie napis uśmiechnij się, poczuj się dobrze, życie jest piękne, to jest bardzo duża szansa, że ty wierząc w to, rzeczywiście poczujesz się dobrze. Mit trzeci. Przeciwieństwa się przyciągają. Zakochujemy się w ludziach, którzy są od nas kompletnie inni. Większość osób zapewnik przyjmie takie twierdzenie, że przeciwieństwa się przyciągają i zazwyczaj to jest tak, że ktoś czuje najgłębszą więź z kimś, kto jest od niego inny. To przekonanie jest też zakorzenione w popkulturze, w różnych filmach, na przykład w komediach romantycznych, no bo to jest właśnie dosyć romantyczne, że osoby z różnych sfer, z różnych światopoglądów, różne, kompletnie inne od siebie, mimo tych przeciwności mogą ostatecznie być ze sobą i żyć długo i szczęśliwie. Ale badania pokazały, że nie jest to prawdą, ponieważ z reguły szukamy osób, które są do nas podobne. Ludzie dobierają sobie partnerów, którzy są podobni do nich pod względem osobowości, wartości, przekonań itd. I takie związki z reguły są dużo bardziej udane. Oczywiście są wyjątki od reguły i pewnie każdy z nas zna taki wyjątek, ale to są wyjątki. Reguła jest taka, że lgniemy do ludzi, którzy są do nas w jakimś stopniu podobni, którzy wyznają podobne zasady, kierują się podobnymi wartościami i generalnie podobnie patrzą na rzeczywistość. Jednocześnie to też nie zostało do końca przebadane, bo może być tak, że takie różnice dodają pikanterii związkowi, bo jak związek jest zbyt idealny, jak jesteśmy do siebie tak bardzo podobni, w niczym się nie różnimy, to jest nudno. I szukamy kogoś, z kim możemy się od czasu do czasu pokłócić. Impossible to live with you, but I could never live without you. Więc może coś rzeczywiście w tym jest. Może rzeczywiście dobieramy się z ludźmi, którzy są do nas w większości podobni, ale jakiś procent muszą mieć kompletnie inny, żeby być może uzupełnić jakieś nasze braki, a może właśnie dodać tej pikanterii związkowi. Jedno jest pewne. Kobiety z reguły nie szukają mężczyzn, którzy są podobni do nich jako do kobiet, a mężczyźni z reguły nie szukają kobiet, które są podobne do mężczyzny. Wręcz przeciwnie. Chce pani sobie poszaleć z modnym wrażliwcem? Mit czwarty. Słowa to tylko 7% naszej komunikacji, 38% to ton głosu, a pozostałe 55% to mowa ciała. Bardzo często możemy się spotkać z tym sloganem w różnych, nawet naukowych książkach, czy popularno-naukowych, w różnych poradnikach, na szkoleniach, wśród różnych specjalistów od komunikacji, ale tak na zdrowy rozum. Co to właściwie oznacza, że słowa to tylko 7% komunikacji, a cała reszta to mowa ciała i ton głosu? Czy to oznacza, że jeśli prowadziłbym ten odcinek w taki sposób ble 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 ble, to zrozumielibyście, co mam do przekazania w 93%? Kurwa, nie sądzę. I rzeczywiście było badanie, w których pojawiła się ta proporcja 7% słów, 38% tonu głosu i 55% mowy ciała. Natomiast wyniki tego badania są wyrwane z kontekstu, ponieważ to badanie dotyczyło tego, w jakim stopniu ktoś wzbudza sympatię. Co decyduje o tym, że ktoś wzbudza sympatię? Czy słowa, czy ton głosu, czy mowa ciała? I rzeczywiście Dużo większą sympatię wzbudzały osoby, które mówiły sympatycznym tonem głosu, miały sympatyczną mowę ciała, a mówiły na przykład neutralne rzeczy, niż osoby, które mówiły sympatyczne rzeczy, ale miały niesympatyczną mowę ciała i niesympatyczny ton głosu. No i to rzeczywiście tak jest, no bo co wzbudzi większą sympatię? Czy jeśli będę mówił tak, jestem sympatyczną osobą, okej? Czy jeśli będę mówił tak, jestem niesympatyczną osobą? I oczywiście te statystyki, te liczby pokazują, że nie można bagatelizować znaczenia tonu głosu i mowy ciała w naszej komunikacji. Ja też jak najbardziej wierzę, że tak jest. Natomiast ludzie, kiedy zobaczą jakieś liczby, to wariują. Jak coś jest zobrazowane poprzez liczby albo poprzez wykres, no to już to wygląda dużo bardziej poważnie, prawda? I tak samo jest w tym przypadku. To jest zwykły slogan, który nie ma większego sensu, jak pomyśleć nad tym dłużej niż 30 sekund. Natomiast jeśli zobaczymy liczby, to zawsze wydaje nam się to sensowne. Jednocześnie słowa też są bardzo ważne. Słowa są tak samo ważne jak cała reszta, a może nawet i ważniejsze, ponieważ to dzięki słowom możemy przekazywać abstrakcyjne idee, chociaż z drugiej strony, patrząc na działalność niektórych youtuberów, można pomyśleć, że w sumie to, co mówimy, rzeczywiście nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Że w zasadzie możemy nie używać słów. This is fucking fucking. Hey, what are we doing, man? We are clapping. Yeah. Squeaky, squeak, crap, rap, that, rappy, rap, 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 rap. Yeah. It's rapping time. Yeah. Oh. Oh. Mit piąty. Osoba, która ukończyła psychologię, jest zawsze kompetentna, żeby rozwiązać twoje problemy. Jesteś smutny? To koniecznie idź. Skonsultuj się z psychologiem. Mówię ci to jako przyjaciel. Dajesz mi rady na temat życia, a masz wykształcenie psychologiczne? Fascynuje mnie czasami bezwzględne zaufanie w stosunku do osób, które mają dyplom wyższej uczelni. Dostały certyfikat od państwa, że mają kompetencje psychologiczne. Temat jest dość rozległy i nie chciałbym tutaj też być źle zrozumiany, natomiast jest coś takiego, że na przykład czytam, że świadkowie wypadku dostali natychmiastową pomoc psychologiczną wykwalifikowanego psychologa. Ale czym jest pomoc psychologiczna dla świadka wypadku? Taka pierwsza pomoc psychologiczna. To jest przytulenie takiej osoby niekiedy, to jest złapanie jej za rękę. To jest powiedzenie, jestem przy tobie, wszystko będzie dobrze. To jest naturalny ludzki odruch, bo każdy człowiek ma w pewnym tam stopniu umiejętności psychologiczne, czy psychoterapeutyczne, można powiedzieć. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to trochę jakby ten psycholog zastępuje naturalne ludzkie odruchy, że my się tym nie zajmujemy, bo od tego jest wykwalifikowany psycholog czy psychoterapeuta. Natomiast są badania, które wykazują, że skuteczność psychoterapii w przeważającym stopniu jest zależna od osobowości psychoterapeuty. I to niekoniecznie metoda jest skuteczna, niekoniecznie dyplom psychologa czy certyfikat psychoterapeuty jest skuteczny, ale osoba, która prowadzi tę terapię, która często ma pewną nieświadomą kompetencję, intuicyjnie dochodzi do niektórych rzeczy, która ma po prostu predyspozycję. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że na studia psychologiczne niekoniecznie zawsze idą osoby, które mają wysoko rozwiniętą empatię, które mają zdolności analizowania siebie i innych, które mają charyzmę, które są ponadprzeciętnie inteligentne. Nie, niekoniecznie. Często jest wręcz przeciwnie. Często na psychologię idą ci, którzy mają problemy ze sobą i idą na psychologię zamiast właśnie do psychologa, żeby rozwiązać te problemy, ale takie osoby nie zawsze są kompetentne do tego, żeby pomagać innym. I okazuje się, że niekiedy skuteczniejszą terapię potrafi prowadzić ksiądz, potrafi prowadzić przyjaciel, rodzice, znajomi, i tak dalej. A często sami sobie potrafimy poradzić lepiej. Często takie osoby, nasi bliscy, księża, nie wiem, przyjaciele, czy my sami jesteśmy bardziej kompetentni od jakiegoś psychoterapeuty czy psychologa. No tak, Kasia Cichopek też skończyła psychologię. I oczywiście nie zawsze tak jest i oczywiście są sytuacje, w których psycholog jest niezbędny, dobry psycholog, czy terapia jest niezbędna. Są takie sytuacje i chcę to zaznaczyć, więc uważam, że zawód psychologa i psychoterapeuty jest potrzebny, ale nie przerzucajmy wszystkiego też na psychologów i psychoterapeutów. Warto więc mieć też pewien dystans do pewnych poglądów psychologicznych, do faktów psychologicznych, które gdzieś tam każdy przytacza, do osób, które skończyły psychologię. Jak ktoś skończył psychologię, to nie zawsze oznacza, że jest dużo bardziej kompetentny, charyzmatyczny i inteligentny do tego, żeby rozwiązać twoje problemy albo pomóc ci rozwiązać te problemy. Może tak być, ale niekoniecznie. Tyle chciałbym na ten temat powiedzieć. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Trzeba o tym przypominać. Jak klikniesz przycisk subskrybuj, to ci ten kanał nie zniknie. Zapraszam do zapoznania się z moimi wcześniejszymi materiałami. To są filmy, które można oglądać wielokrotnie, do których można wracać, więc zachęcam do zapoznania się z zawartością mojego kanału, eksplorowania tego wszystkiego, co mam do powiedzenia, lajkowania mnie tam, gdzie się da. Macie wszystkie tam linki w opisie. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!